Gdzie tak pan? O, jest pan telefon. Ty, właśnie, to naprawdę fajna gierka by była, jakby się nad tym zastanowić. Szczególnie tak do końca z tymi złymi smokami, nie? Czy wlepić w to ten motyw, że po próbie użycia zaklęcia, tfu, życzenia. To jest tym zaklęciem. Nie ma po kolei. Doriana. I tam była. Gdzieś przyzwało, tu gdzieś. Tam było przyzwało ich w obszarze głównie wschodnie. A dobra, jak muszę z nimi walczyć? Panem. To są do pana, jak miło. Co to powiem? O, to na przesunięcie tam. Chyba im na kota. O, bierze zaraz obok jest. Gdzieś. Tu. O, nie mogę strzelać. Halo. Yeah.
Aj ty. Kosmiczne. Nie, nawet nie widziałem. Jedyne co z Game Boya grałem, to tak naprawdę Pokémon. Jak Google Stadia trochę. Dużo hałasu, co? Nie, ale Game Boy, biorąc pod uwagę, że to przenośna konsola, to naprawdę furora. Dopiero później chyba, to też pewnie zależy od punktu widzenia. PlayStation Portable, nie? To nie ci. No nie, to mielibyśmy plan. Tam jest zadania. Ja mam szukać zadania, a nie. No. Tu. No, to tak. Ja najbardziej mnie bawią a propos Nintendo, to jak ludzie i tego Wiedźmina szczególnie, że o, grafika jednak dużo gorsza, że coś tam, kurde, bez przesady, nie? Przenośny Wiedźmin i narzekają jeszcze. Drukowanie ze skarbem. Dokuj jego przyjaciele nie są jedynymi. Mając naszych pól, armia czerwonej stęgi również interesuje się tymi magicznymi sterami.
Tygoku i pozostali szukają smoczej kuli na dnie morza. Generał Niebieski próbuje sprzątnąć ją z pewnosa i atakuje ich. Grupa ucieka do pobłonnej jaskini, gdzie znajduje się tylko... gdzie znajduje nie tylko smoczą kulę, ale również pirackie skarby. No pewnie, że po te mocno, ale umówmy się, Nintendo nie ma tej wydolności co stacjonarna konsola, no i pewnie jeszcze długo nie będzie miała. O, nie chcesz być już łotrem? A, o czym ty gadasz, Dewiała? O tym, że trzeba cię skopać i emblemat mieć. O, no właśnie. Płynnie chodzi, czego chcieć więcej, nie? Czyli to już się spotkaliśmy na planecie Namek, teraz ja. Wtedy nie byłem jeszcze super kajaninem. Czy tam obracasz do piaska? Zaraz powiedziałeś Namek? Ty jesteś tym szyniakiem, który mi wtedy dołożył, prawda? Zasłużyłeś sobie na to tym, co zrobiłeś mieszkańcom Namek. Dlaczego mam słuchać takiego żałosnego mięczaka jak ty? Gołymi rękami oczyszczałem całe planety i to samo mogę zrobić z tobą śmiecią. W takim razie czeka cię brutalna pobudka. Teraz jestem o wiele silniejszy. Tak, moim zdaniem wciąż wyglądasz jak mały patapion. Jeśli mi nie wierzysz, to spójrz na swój detektor. Aha. Przechwałki. Proszę, widzisz, jaki jestem silny? Ten detektor się zepsuł albo coś. Niemożliwe, żeby był taki silny. Tak, ktoś się, który wejdę od razu do tłuczenia. Dobra. Koniec. Obiecaj, że już nigdy nie zrobisz nic złego. Ja obiecuję. Taki grzeczny. Od tej pory będziesz używał swojej mocy, żeby czynić dobro. No jasne. No, oczywiście. Dobra, dawaj emblema. Tam jeszcze kilka innych na Nintendo wyszło gierek takich, w miarę fajnych. Oczywiście nie mówię o ekskluzywach, tylko takich portowanych z innych platform. No na Switcha.
お父さんに近づけたかな? Cię wróciłem. Nie para. Ale fajnie naszedł. Na raz sobie. Ty no, nie powinienem ja atakować, jak lecę z pełnym pędem. Leczyć chwilę. Dobra. Siema. Czego chcesz? Nakopać mi. Jestem tu, żeby sprawdzić, czego się nauczyłeś. Rozumiem. Czyli to ty mnie ożywiłeś i popędziłeś na tę dziwną planetę. Ale wyglądasz inaczej, niż się zapamiętałem. Wiesz, kim jestem? Masz mnie za głupka. Kolor włosów masz inny, ale jesteś tym irytującym dzieciakiem z Namek, prawda? W takim razie przejdźmy do serca. Chcę, żebyś obiecał, że nie będziesz sprawiał żadnych kłopotów. Obawiam się, że nie mogę złożyć takiej obietnicy. Co? Nie ma w tym uroku. Jeśli naprawdę chcesz mnie przekonać, musisz zrobić to siłą. No dobra, jedziemy. I pojechaliśmy. Rozumiem, że jesteś silny. Błagam. Proszę, przestań podążać drogą zła. Widziałem, co zrobiliście na Namek. Widziałem wasze okrucieństwo. Teraz widzę mnie dziecko. No cóż, pozwól, że pokażę ci moc, o której
o której nic nie wiem, nawet specjalny oddział Mlekora. Sabon. To runda druga? Zdaje się, że przeraziła cię moja moc. Nie bardzo. Szczerze mówiąc, bardziej przeraża mnie jego wygląd. Nie ma już odwrotu, już nie żyjesz. W sensie jego imię? Nie pamiętam, jak to było w anime. Pamiętaj, że w Polsce leciała francuska wersja. I tu nawet my pamiętamy jako Krillana, nie? A to jest Kuririn. Już nie mówiąc, że Komurczaka nie tłumaczą. To Stel jest. I. Twoja moc zrównuje, nie, może nawet przewyższa potęgę Lorda Freezera. Raczej na pewno. Taka moc nie powinna się marnować. Pokażę ci, jak należy nią władać. To co masz na myśli? Możemy jej, żeby zawładnąć całą galaktyką. Czyli chodzi ci o... Tak, zmienię się. A ty będziesz coraz silniejszy. Nikt nie ośmieli się wejść na drogę. A dodatkowo będę pomagać ci w treningach, gdy tylko zechcesz. Co? Nie będzie granic tego, co moglibyśmy razem osiągnąć. Mam go tak zostawić? To już wygląda na to, że naprawdę szedł ze złej drogi. Więc chyba nie powinienem się za bardzo przejmować. Jeszcze kilka takich nazw innych kojarzę. A czy wiem, że było? Ale teraz sobie nie przypomnę, o kogo chodziło. Dobrego. W treningu 9. Ale... To będzie na razie. Jedziemy dalej. Tam. Sarpon. Możesz mieć rację, ale to... Pamiętaj, że w jedynym słusznym języku, jaki był u nas na rynku, czyli francuski.
proszę, ratuj mnie, choć w grunzie pojawił się znikąd. Ja ci dam nowy przepis. Bez obaw, zajmę się nim. O, silni są. O, namierz, ale blisko jest. Nie namierzę go. O. Już nic mi nie grozi. Bardzo ci dziękuję. Wydawało mi się, że już po mnie. Czekaj, a ty tylko kto? O, to ja, Gohan, zapewne nie rozpoznałaś mnie przez tę fryzurę. Och, no racja, to ty, wow, prezentujesz się teraz całkiem inaczej. Aha, no, dużo się działo. Rany naprawdę często cię napadają. To straszne, myślisz, że znów chodzi o moje jedzenie? Naprawdę aż tak dobrze pachnie? Nie, wiesz co, to z nimi jest coś nie tak. Pewnie im się wydaje, że jesteś chodzącym źródłem darmowego pewnego jedzenia. Chyba nie sądzisz, że im się tak wydaje. To byłoby okropne. Postaraj się bardziej uważać, gdy nie cieszy jedzenie. Dlaczego mnie to spotyka? Ja chcę tylko gotować pyszne rzeczy. No cóż, to ja sobie pójdę. Uważaj na siebie, dobrze? Czekaj, nie idź jeszcze. Muszę ci podziękować za uratowanie mi życia. Proszę, weź to. Przepis. Luksusowe mięsne danie. To na pewno? Oczywiście, czułabym się strasznie, gdybym dała ci mniej. Bardzo ci dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Jeśli znowu mnie zaatakują, to liczę, że mnie uratujesz. Nie zdziwię się, jeśli znowu ją zaatakują. Ja też nie. Poziom. Nie to. To. Nowego? O, tak. A, nie stracę. Tego i tak nie dodałem, ale to już tak.
No dobra. 40, to i tak nie.